No, w sumie zasłużone oklaski. Witam Państwa w najpopularniejszym talk show pod słońcem pod tytułem Pod gradobiciem pytań. Bawa dla mnie oraz dla zespołu Quintet. No dobra, to już nie będę przedłużał i zapowiem pierwszego gościa. A jest nim pani Fajuch. Dzień dobry, pani Fajuch. A wie pan, że pomarańcza po angielsku to orange? No wiem. A po co tu pani do nas przyszła? No przyszłam się zaprezentować i jednocześnie zaprezentować to, że jestem wyjątkową twórczynią i zaprezentuję to. To niech mi pani powie, skąd pani pseudonim Fajuch? Jaram jak smok. To raczej powinna się pani nazywać Smoka. A widział pan, że mam buty w kolorze zielonym? A w zielonym to po angielsku jest in blue. Zaskakuje mnie pani tym poliglotyzmem. No nie tylko pana, a jeszcze powiem panu, że niejednym pana zaskoczę. Tak? To na przykład czym mnie pani zaskoczy? Z jednym takim jełopą z zagranicy, żeśmy grali, to pijak był, mówię panu, a pewnie złodziej też. Złodziej? To pewnie coś pani podpierdzielił. Moje najulubieńsze niebieściuchne budziki. Budziki? Tak, teraz przez niego cholerę jednego się codziennie do roboty spóźniam. Ostatnio weszłam troszkę spóźniona, no z 15 minut i brygadzista do mnie... mnie zdenerwował. No, ten kaszel to chyba przez papierosy. Czego przez papierosy od razu? Przecież to nie palę tak dużo. A od kiedy pani pali? O, to palę już od kołyski. Najpierw żeśmy z bratem robili skręty z pieluszek. To było, dawało kopa, żeśmy 2 paczki pieluszek dziennie zasuwali. No to ciekawe. No wiem. A czy ma pani chłopa? Nie no na co mi, sama kiedyś byłam, jak jeszcze z tym Kazimierzem żeśmy grali. A z Kazimierzem, a czy... A potem jeszcze byłam z tym jednym takim Holendrem, Rorliem Ljoklsejem, ale nie umiałam jego nazwiska wymówić, to go rzuciłam w cholerę. I naprawdę go rzuciłaś? No jak pan sobie to wyobraża, jakbym się ożeniła i bym się nazywała Harlekro Breslasję? Jak to na estradzie wymówi? Sama bym się pogubiła. No w Sopocie na przykład by było, nie? O teraz pani Harlekro Breslasję, no weź pan no! No albo w Opolu, że brylantowe buciki zdobyła Harlekro Breslasję, no weź, nie no bez stopy. No w sumie masz rację. A czy potem był ktoś jeszcze w twoim sercu? Potem to już nikt mnie nie chciał, już po barach łaziłam, już ten Rollioklus, jak do niego wróciłam, to już mnie nie chciał. To ja się ożenił, słyszałam z tym Kenii, tym Harlekro Breslasję i pojechali do Kenii w cholerę. A byłaś kiedyś w Kenii? No pewno, że byłam, no przecież jak te brylantowe buciki wygrałam, to przecież no, weź pan się w tym na mieście pokaż, no to tam jest dużo tych kopalni brylantów, to najwyższe ceny mają, tam chodliwy towar, to pojechałem je tam w cholerę sprzedać. O, a tak z ciekawości, dużo wyciągnęłaś? O, nie, no bo to jak jeden, niosłam ten budzik, mnie spadł obcasem i się ukruszył, to kancera była, to jeden taki aborygen, przystojny nawet, to kupił ode mnie, zlitował się. A naprawdę taki przystojny był? Przy tym aborygenie to nawet Rollioklus by się mógł schować tym swoim hamchlem Breslasję. No dobra, to może zmienimy teraz temat. Powiedz nam, jakie są twoje ulubione piosenki. No z dawnych lat jeszcze taką mam jedną taką... Step by step, oh baby, Rollioklus, oh. A może coś z polskich? A z polskich to... I nawet Rollioklus nie będzie sam, oh mama Breslasję. Może teraz ten... 7 dziewcząt lekcuje tyś roar, ale imię miałeś właśnie Breslasję. A bo kiedyś ten pana program tutaj oglądamy, że nas mi się taka miła atmosfera wytworzyła, to no niech pan pokaże numer z mikrofonem, please. I dobrze, bardzo chętnie. odkurzałbyś tam trochę w przedpokoju? Goń się, suko! Nie widzisz, że piję piwo? Łosi. Piwo dla prawdziwych mężczyzn. Witam po przerwie reklamowej. A co pan w sukience przyszedł? Nie, to ręcznik jest. To lipa. Nie no, ręcznik. A to wiem, a to nie tak, nie chodziło mi tak, że lipa, że drzewo, tylko że słabo. Bo już mi się nie chce trochę z tobą gadać, to może coś zaśpiewaj, a ja se odpocznę. No dobra, to zaśpiewam taką piosenkę, co to żeśmy ją razem z pijakiem napisali. Patrz, wydaje mleko! Oj, co to za kobieta, co się boi pistoleta? Ty łodeski, a od ściany, a pistolet między nami! Ancu do Emrey'ego! Ancu do Emrey'ego! Ramionami ciągle w dół, już kwaterki pół, w mleku mochu full, bo się potopiły. Ślepak zadziadł krowy, aż krowa mnie w głowy, walnęła tą kulką z gówna, co ma na końcu ogonu. Ej, rachu, ciechu, wymianami machu, to z nami dziś nie doi, tego do boli. Patrz, wydaje mleko, 800 deku, tak żeby aż do bańki się nie zmieściło. Orangie! Doiłem mleka w ch... aż przyszedł sołtys mój i mnie pochwalił, że doje ponad normę. Wójt nagrodę dla mnie dał, że baba jest na spał. Sierackiem najlepiej doje, a chociaż nie mam chłopa. Wójcie, Stachu, macie po ciachu, tak se na moście w mleku, żeby było miękkie. Patrz, jak doje mleko, już 1 000 000 deko, cysterny się wylewa, a ja dalej doję orangę. Woo! Boki się zapadły, wymiona jej odpadły, poskoczony mu doju w rękach nie dostali. Krowa jedu d***nuj, mleko wylała w chuj, aż k***a zaj***a 7 razy k***a złota, ej k***a. To k***a jedna, kij zaj***a k***a 70 razy by mi przyk***iła, tak mnie w***a, a ja jej k***a zaj***a, w***a mnie tak w***a, ja pierd***a.